Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 14 Wy jesteście dziećmi Pana, Waszego Boga. Nie wolno Wam na znak żałoby pozmarłym nacinać skóry ani golić włosów nad czołem, bo jesteście ludem poświęconym Panu, Waszemu Bogu. Pan Was wybrał spośród wszystkich narodów, jakie są na ziemi, abyście się stali ludem, który będzie Jego szczególną własnością. Nie wolno Wam jeść niczego obrzydliwego, Oto zwierzęta, które możecie jeść. Krowa, owca, koza, jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawu i kozica. Możecie jeść każde zwierzę przeżuwające, które ma rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice. Nie będziecie jednak jedni zwierząt, które albo tylko przeżuwają, albo tylko mają rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice. Są nimi wielbłąd, zając i góralek. One wprawdzie przeżuwają, ale nie mają rozdzielonego kopyta dlatego będą dla was nieczyste także świnia która wprawdzie ma rozdzielone racice ale nie przeżuwa będzie dla was nieczysta nie będziecie jeść mięsa tych zwierząt ani dotykać ich padliny spośród tych które żyją w wodzie będziecie mogli jeść tylko te które mają płetwy i łuski nie wolno wam natomiast jeść tych które nie mają ani płetw ani łusek te będą dla was nieczyste możecie jeść wszystkie ptaki czyste nie wolno Wam natomiast jeść następujących ptaków: orła, sępa czarnego, orła morskiego, myszołowa, kani i wszystkich gatunków sokoła, wszystkich gatunków kruka, strusia, sowy, mewy, wszystkich gatunków jastrzębi, puszczyka, ibisa, łabędzia, pelikana, nurka, kormorana, bociana, wszystkich gatunków czapli, dudka i nietoperza. Każdy owad skrzydlaty będzie dla Was nieczysty, nie wolno go jeść. Możecie jeść wszystkie ptaki czyste. Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Możesz ją dać do zjedzenia cudzoziemcowi, który osiadł w twoich miastach, lub sprzedać obcemu. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Twojemu Bogu. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku Jego matki. Złożysz dziesięcinę z plonu każdego zasiewu, z tego czym każdego roku obrodzi Twoje pole. Dziesięcinę ze zboża, moszczu, oliwy. Pierworodnych zbydła i trzody będziesz spożywał przed Panem, Twoim Bogiem, na tym miejscu, które On wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, abyś na zawsze nauczył się bojaźni wobec Pana Twojego Boga. Gdybyś jednak miał zbyt daleko, aby zanieść te dziesięcinę do miejsca, które wybierze Pan Twój Bóg dla swojego imienia, a Pan Twój Bóg będzie ci błogosławił, wtedy zamienisz ją na pieniądze. Potem włożysz je do sakiewki i udasz się do miejsca, które wybrał sobie Pan, Twój Bóg. Tam kupisz za pieniądze wszystko, co zechcesz: zwierzę z bydła lub trzody, wino, sycerę, czego tylko zapragniesz. Będziesz to jadł przed Panem, Twoim Bogiem i cieszył się wraz ze swoją rodziną. Nie pominiesz też Lewitów, którzy mieszkają w Twoich miastach, gdyż oni nie mają części ani dziedzictwa z Tobą. Przy końcu trzeciego roku przyniesiesz dziesięcinę ze zbiorów tego roku i złożysz ją w swoich miastach. Wtedy przyjdzie Lewita, który nie ma części ani dziedzictwa z Tobą oraz cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy mieszkają w Twoich miastach i będą mogli najeść się do Syta, a Pan, Twój Bóg będzie Ci błogosławił w każdej pracy, której się podejmiesz. Kochani, mamy w tym 14 rozdziale przede wszystkim ten spis zwierząt tzw. czystych i nieczystych, tych, których można jeść i które nie. Co do niektórych, kochani, mamy takie, że powiem, dosyć jasne przekonanie, skąd się wzięło to prawo, co do innych niekoniecznie. Generalna zasada jest taka, że jak coś w jakimś zwierzęciu nie jest zgodne z regułą ogólną, czyli ono trochę odstaje od tego... Że tak powiem, jak zazwyczaj powinno być. Zobaczcie, taki dobry przykład jest właśnie w tych morskich zwierzętach, w sensie, że wolno jeść tylko te, które mają płetwy i łuski. W związku z tym na przykład nie można było jeść, nie wiem, krewetek, bo to nie ma płetw. Czyli mówię tylko, to jest takie coś, co żyje w wodzie, a nie funkcjonuje jak ryba. Czyli zachowuje się trochę inaczej niż powinno. Kochani, stąd się wzięło to przekonanie, że jak coś jest trochę niepasujące do normy, to należy to uznać za niewartościowe, niewłaściwe i tak dalej. Pan Jezus nas nauczył inaczej. I Ewangelia, i potem też dzieje apostolskie uczą nas, wiecie, że jest ta scena, gdzie, gdzie Pan Bóg kazał Piotrowi jeść różne nieczyste zwierzęta, które pokazują, to Bóg decyduje o tym, czy coś jest czyste, czy nieczyste, czy jest doskonałe, czy nie. Nawet jeżeli w oczach ludzkich coś jest niedoskonałe, coś jest, nie wiem, popaprane, coś jest pomieszane, nieudolne, nie, nie wiem, ułomne, ale Pan Bóg mówi, że to jest dobre, to takie jest. I oni trzeba się tego uczyć. My mamy dużo takich rzeczy w życiu, gdzie myślimy sobie, o, ten to nie pasuje, ta nie pasuje, ten jest inny, tutaj jest ktoś wystający poza normę. I nie chodzi oczywiście o to, żeby automatycznie teraz wszystko, co poza normę wystaje, uznawać za dobre. Nie. To Pan Bóg decyduje o tym. To Pan Bóg nam mówi, jakby co jest fajne, co jest niefajne, co jest dobre, co nie jest dobre, co jest święte, co nie jest święte. Jego mamy o to pytać. I jak Pan Bóg nam potwierdzi, że coś nie jest dobre, no to nie jest. Ale jak Pan Bóg nam potwierdzi, że mimo naszych przekonań, że coś nie pasuje, ale jemu pasuje, to mamy go słuchać. Mówiąc krótko, Pan Bóg ma być wyznacznikiem tego, co jest nam miłe, a co nie jest nam miłe.